Jedni jedzą ciastka, a drudzy hity. Lubimy hity. A to. Ale ktoś śmieci w górach ten kasztan i pije wodę po ruskich pierogach. Gdzie to jest? Polarzem, na tym billboardzie. Tak? Pije wodę po ruskich pierogach? Mhm. O jacie, nie śmiećcie w górach, nie bądźcie kasztanami, bo będziecie musieli pić wodę po ruskich pierogach. My właśnie jesteśmy już przed samym Karpaczem. Tam już widać wielkie góry w Karpaczu. Jesteśmy na parkingu. Robimy przerwę na ciastka, ale ja tu jeszcze muszę zaraz zrobić pompki, bo robię wyzwanie, jak wiecie, albo nie wiecie. Muszę robić teraz po 150 pompek dziennie, a za chwilę zapraszamy was w góry. Zostaw mi też trochę. No to weź, już nie wiem wszystkich. Kto nie ćwiczy, ten kasztan. Ja wiem, MPC zrobił wczoraj. Każdy, kto nie robi pompek, ten kasztan. Ja robię pompki wszędzie. Każde miejsce do robienia pompek, sportu i zdrowego trybu życia jest dobrym miejscem. Na trawie też. Dobra, proszę pana, proszę powiedzieć, czy się pan dobrze czuje w powietrzu górskim? To powietrze mi służy. Jest od razu lżej niż w naszym dużym mieście 50-tysięcznym, także tutaj jest dużo lepiej. A te pompki tu... Co to się stało? Te pompki tutaj też się robiło jakoś łatwiej. Mogę chyba zrobić jeszcze jedną 20. Bo ty miasz się na porządnej ruda, ziemi, to... Albo jasne. Chyba aż to ciastko ci pomagało. Dobra! Moc ciastka dała nam. 40. Z ciastkiem. Czyli mamy już zaokrągloną równą stópkę. W Karpaczu jeszcze 50 i będzie okej. Tutaj taka ładna woda leci, taki stawik. Tutaj stacja, tam ładny tarasik. Tutaj traweczka, mati i ładna woda. Dorota przemyślała sprawę i mówi, nie, ona nie będzie kasztanem. Ona nie będzie kasztanem i robi pompki. No uwaga, zaraz zobaczymy, co ona tu namodzi. Co zrobicie? Co się? A auto tam z Emma zostało. Nie no, to u nas nie ma kasztanów, jakby co? Ile to już? Co ty, na setkę idziesz? 20. 20? Jasny gwint. Jezu. Nie jestem kasztanem. Nie, ty nie jesteś kasztanem. Jeszcze Emka, tylko kasztan został mały. Nie, bo się dożywam. Na szczęście przyjechaliśmy o dobrej porze. Musisz ciągle być czysto. Tak. Ujacie, was tak? Kurczaki. Razem nasze mieszkanko. Ale mamy ładny tarasik na musiu. Ile mam musiu? Mamy blisko, bo tam jest jeszcze sprawiać zabaw. Ujacie. Ale fajnie. Maciej, musisz pokazać te poduszki. Co ty gadasz? Z łotkiem strasznie, tam jest wielka. Jakie? I dwa łoski. A patrz, jakie tutaj piękne góry. Ale tapeta. Z tapetą to się wstrzelili. No. Ale fajne mieszkanko. Chyba tak. Tu wyjście. Ej, patrz, one wypłaczają tu w środku. A nie, to taki ten. O, i tutaj jedna sypialnia, tak? O, jacie. Ale jest tam mniejsza raczej, co? O, jacie. Dobra, więc bez różnicy. I tutaj druga. One są w sumie takie same. Chyba nie. Tak? Co to jest fajnego? No nie, no tak ładnie wszystko zrobione. Ładnie. Podoba mi się. Czekaj, tylko chcę zobaczyć jeszcze łazienkę. Duży prysznic. Okej, umywaleczka, wszystko pięknie, ładnie, na biało. Co jeszcze? Patrz, tu jest taka pufa panda. Aha. Jaka pufa panda? I zobacz na tył. A co on tak krzywo wisi? Tak chyba specjalnie. Przeciążył ten pan łoś. Chyba pan łoś przeciążył. No. Nie, no fajne mieszkanko. No. Mogę iść? Nie no, bardzo, bardzo miło i przytulnie. Wszystko tak na ładnie zrobione. Tu jeszcze taki ten tarasik. Też przynajmniej jest gdzie usiąść sobie. Fajnie, bo nikt nie widzi, nikt nie słyszy, można powiedzieć. Każdy ma osobne wejście, wyjście, wszystko. Balkoniki tutaj ścianką odgrodzone. No, tu gdzie tam następne, to gdzieś daleko. Z drugiej strony budynku.
Kurde, ale fajne. Fajne miejsce. Fajowo. Fajnie, prawko, można się pouziemiać. Można. To skarpetki trzeba ściągnąć. Trzeba. Fajnie. A tu można też stąd iść chyba. No. Emka! Z tej strony wspomniany przez Emkę plac zabaw. Także dzieci mają chociaż huśtawkę, ślizgawkę. Tam jeszcze jest taka wiatka, gdzie można sobie coś tam posiedzieć, coś sobie zrobić, na przykład do jedzenia albo coś i posiedzieć, jakiegoś grilla pewnie. I tutaj parking. I takie coś. Bardzo fajne miejsce. rowerykarpat.pl. Zaczęła od reklamy. Kurde, to nie moja reklama. Kurde, co widziałam. Tam góry, tam chmury. My idziemy jakąś polną drogą do centrum, bo mamy około 1,5 km w jedną stronę. O, ale widzę, że chyba idziemy dobrze, bo za nami też ktoś idzie, więc jest okej. Tak nas nawigacja poprowadziła tutaj drogą jakąś taką, między łąkami. Łąki? No, dobrze powiedziałem. Uj, jaki tam jakieś zamki, o kurde. Tam jakieś dziwne rzeczy. My idziemy tu. No i dobra, gdzieś zaraz wyjdziemy. Droga do miasta robi się coraz węższa i przez coraz bardziej zagęszczone, zalesione lasy. Zadrzewione lasy, czy jak się mówi? Ale ogólnie jest bardzo przyjemnie. Tam już widzimy jakieś mostki, zaraz będą strumyki. No także jest okej. Dobrze, że pogoda się udała na razie. Ale ładna górska rzeka. A, strumień, no tak. No właśnie, na razie jest dopiero strumień. No jak płaczę z takim kajakami. No. Tu jakbyśmy na razie poszli, to... To już mnie chyba nie przespali tali. Co? No. Ładnie, teraz musieliśmy pokonać 55 schodów. I było ciężko. Ale ładne widoki. Chmury jakieś trochę ciemniejsze. Ale damy radę. Właśnie wychodzimy w centrum Karpacza. Bardzo szybko tutaj doszliśmy. Ej, zaczynamy. Okej. Wow. Gdzie? Parę osób przyjechało do Karpacza. No trochę jest.